Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na krótką demonstrację sposobów sprawdzania błędów pisowni w systemie macOS, głównie systemie macOS Ventura, ponieważ w tym właśnie systemie pojawiło się kilka nowości właśnie w obszarze sprawdzania błędów pisowni z czytnikiem ekranu VoiceOver. Te nowości jednak generują troszkę wątpliwości, dlatego pokażę Wam zarówno te nowe sposoby, jak i te stare, jak sprawdzać błędy z wykorzystaniem czytnika ekranu VoiceOver. Dla wygody przygotowałem tutaj fragment książki Michała Wójcika pod tytułem Gospodarczy poczet władców Polski. Gospodarczy poczet władców Polski. I ta książeczka, a właściwie jej fragment, wprowadziłem w niej kilka zmian, kilka błędów po to, abyśmy mogli sprawdzić nową funkcję w działaniu. O tej nowej funkcji ostatnio pisała m.in. Agata w jednym z komentarzy na mojej szufladzie, dzieląc się spostrzeżeniem, że no niestety ta funkcja potrafi generować troszkę błędów albo nie działać tak, jak powinna, więc my sprawdzimy, a potem odniesiemy się do tego, co pisała Agata. Generalnie, jak wywołujemy funkcję sprawdzania błędów? Przede wszystkim musimy znajdować ją w dowolnym polu edycyjnym, tak abyśmy mieli pewność, że ta funkcja zadziała. Czyli jeśli ja w tym momencie mam otwarty dokument elektroniczny, to wchodzę z nim w interakcję, z tym polem edycyjnym, wchodząc po prostu w tryb edycji. Czyli przypominam, Shift, VoiceOver i strzałka w dół. W, pole złożone, 12. Gospodarczy poczet Michał Wójcik. Jesteśmy w trybie edycji mojego dokumentu. Teraz samą opcję wywołuję naciśnięciem klawisza Option D. I tu uwaga, pierwsza kwestia, która może Was zdziwić, przynajmniej część z Was. Mnie po instalacji nowego systemu macOS ta funkcja od razu nie działała. Aby ją włączyć, musiałem udać się do narzędzia VoiceOver, czyli wywołujemy je skrótem klawiszowym, klawisze VoiceOver F8. Tam z kolei do poleceń i z zakładki klawiatura wybrać sobie przycisk, który jest tym przyciskiem funkcyjnym dla naszej funkcji, czyli przycisk Option. Musimy zmienić na chwilę przycisk domyślny Option z prawego na lewy i z powrotem. Dopiero gdy to zrobiłem, to ta funkcja zaczęła mi działać, a jest to, tak jak mówię, nowa funkcja. Nawet gdy włączycie sobie pomoc klawiatury, czyli Voice over K, to tam naciskając Option D zostaniecie poinformowani, że tym skrótem klawiszowym wywołujecie sprawdzenie pisowni. Ale tak jak mówię, nie od razu i nie wszędzie może to działać, więc podpowiadam, jak sprawić, aby funkcja zaczęła u Was działać. Ale okej, jesteśmy w dokumencie. Może to być niekoniecznie jakiś dokument na zasadzie książki, fragmentu książki, ale jakieś pismo, które przygotowujecie, nawet wiadomość e-mail. I po jej napisaniu po prostu naciskacie Option D. Menu znak niedrukowany, dwa rzeczy, na rzeczy, trzy odstępy, w zdaniu. Pisał wytrącony z równowagi, mężczyźni trzy spacje, trafili włosy i obyczajem niewiast skręcali je w sploty. I teraz co tu się stało? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ta funkcja od razu wywołuje nam sprawdzanie kilku typów błędów. Tutaj zostałem poinformowany o błędach niedrukowanych, tak? Znak niedrukowany, dwa rzeczy. Tak, znak niedrukowany. Są to wszelkiego typu niepotrzebne odstępy, spacje. I tutaj zwróćcie uwagę. Domyślnie pojawiłem się akurat na tej pozycji. Strzałkami góra-dół teraz sprawdzam, czy w tekście będzie występował tylko jeden błąd, czy więcej tych błędów będzie. Daję strzałkę w dół. Dwa odstępy w zdaniu. Na piersiach dwa spacja nosili błyszczące wstęgi, jakie ledwo niewiastom przystały. Czyli najpierw słyszymy,
że dwa odstępy. Mamy do czynienia z dwoma odstępami w zdaniu i mamy przytoczone zdanie i jak posłuchacie chwilkę, to usłyszycie, w którym miejscu voice-over odczyta nam, że znajdują się te dwa odstępy, czyli dwie spacje. Zwróćcie uwagę, pokazuję wam to raz jeszcze. Dwa odstępy w zdaniu. Na piersiach dwa spacja nosili błyszczące wstęgi. Jakie ledwo? Na piersiach dwa, bo to jest znak liczbowy, spacja, nosili coś tam bla, bla, bla. Czyli wiemy, że w tym miejscu mamy błąd, bo mamy o jedną spację za dużą. Daję strzałkę jeszcze raz w dół. Dwa odstępy w zdaniu. Ok, słyszymy bę. Dwa odstępy. Czyli już tam więcej błędów nie ma. Idziemy do góry. Trzy odstępy w zdaniu. Pisał wytrącony z równowagi. Mężczyźni trzy spacje trafili włosy i obyczajnie niewiast skręcali je w sploty. Ok, czyli słyszymy trzy spacja, czyli mamy trzy spacje zamiast jednej, więc czy możemy je usunąć? Jak tego dokonujemy? Ustawiam się na błędzie, powiedzmy, niech to będzie te dwie spacje, daję w dół strzałkę. Dwa odstępy w zdaniu. Na piersiach dwa spacja nosili błyszczące wstępy. Mam tutaj błąd, więc po prostu będąc zdaniem naciskam Enter, automatycznie przenosząc się do danego miejsca w moim dokumencie. I teraz poruszając się strzałeczką lewo-prawo. H, C, C, H, spacja, spacja, N. Słyszymy, że mam spacja, spacja. Dwie spacje. H, spacja, spacja. Zamiast jednej, więc jedną spację sobie po prostu kasuję. Spacja. OK, wskakuję na początek dokumentu i jeszcze raz naciskam Option D. Menu znak niedrukowany, na rzeczy, trzy odstępy w zdaniu. Pisał wytrącony z równowagi, Słyszymy pierwszy błąd z trzema spacjami, daję strzałkę w dół. Trzy odstępy. I tego błędu z dwoma odstępami nie było. Więc tu mamy błędy, znaki niedrukowalne. Jak przejść do innych błędów? Bardzo prosto. Wystarczy nacisnąć strzałkę w lewo lub w prawo. Naciskam w prawo. Menu nieprawidłowa pisownia. Siedem rzeczy. Na rzeczy Grunwaldu. Wielkie. G. Wielkie. R. U. N. W. A. L. D. U. W zdaniu. Słynny kronikarz dlatego, że polscy rycerze niczym nie przypominali już herosów spod Grunwaldu. Okej, okay, czyli znowu mamy błąd. Mamy ten błąd przeliterowany. I mamy informację, gdzie ten błąd występuje. Sprawdźmy niżej strzałkę. Wzór W, Z, R w zdaniu. Stroili się w długie szaty, przesadzając się z niewieściałością z kobietami i na ich wzór zapuszczając kędziory. Okej, okay, czyli znowu mamy przeliterowane słowo i zwracam waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz. W momencie, gdy przełączam się strzałką w lewo, w prawo, to słyszę, ile błędów występuje w danej kategorii. Patrzcie, ja teraz przejdę w lewo strzałką i z powrotem wrócę w prawo, czyli przejdę na te znaki niedrukowalne i wrócę z powrotem na te typowe błędy. Menu znak niedrukowalny, menu nieprawidłowa pisownia, 7 rzeczy, na rzeczy Grunwaldu, wielkie, G. I słyszę 7 rzeczy, czyli 7 błędów w danej kategorii. Automatycznie fokus voiceovera wskakuje mi na pierwszy błąd. I tutaj tak samo powtarzam z proces usuwania błędu, następne słowo. Mury, M, ukreskowane R, Y, w zdaniu. Inni przekradali się wieczorami pod mury drugiego miasta, by razem z obrońcami narzekać na fatalną jakość piwa. Okej, okay. I tu słowo mury przez uskreską, no chcę poprawić, no bo kto to tak widział mury pisać. Słyszymy tutaj, voiceover anonsuje nam w tekście, że jest ukreskowane błędnie słowo zapisane. Okej, okay, ja to U ukreskowane kreskowane zamieniam na U otwarte, mury, sprawdzam. Mury. Mury. Już ja mam informację, że jest Michał błędnie zapisane. Ponownie naciskam Option D. Menu nieprawidłowa pisownia. Sześć rzeczy. Na rzeczy Grunwaldu. Sześć rzeczy, czyli jeden błąd został usunięty z tego dokumentu. No to idźmy dalej w prawo. Jakie jeszcze tutaj błędy mogą występować? Menu wielkie litery. Dwa rzeczy. Na rzeczy Polski. Wielkie. Menu wielkie litery. Tak się nazywa ta pozycja. Właściwie wielkie litery i słyszymy, że też tutaj są dwie rzeczy. I co my tu mamy? Znowu chodzę strzałkami góra-dół. Grunwaldu. Polski. Wielkie. Czyli mamy wielkie. G. Wielkie. R. U. N. W. A. L. D. Tego Grunwaldu, które dwa razy się pojawiało, bo i jako błąd pisowni, i jako błąd tutaj wynikający z dużej litery. Błędy dużych liter są to błędy, które pojawiają się najczęściej właśnie w takiej sytuacji, jak tutaj zademonstrowałem w jednym przykładzie i w drugim. Polski, wielkie, P, wielkie, O, L, S, K, I, W, Z. Czyli jak piszemy, często jest tak, szczególnie gdy piszemy szybko, że w momencie, gdy wstawimy pierwszą dużą literę, to nie zdążymy oderwać palca od klawisza Shift, gdy wbijamy już drugą literę i wtedy
często pierwsza i druga litera mogą wyjść jako duże, co jest błędem, a nie zawsze, czytając z czytnikiem ekranu, jesteśmy w stanie taki błąd wyłapać i ta funkcja nam to właśnie umożliwia. Więc okej, co może tego Grunwaldu poprawmy go. Schodzę na niego strzałką, naciskam Enter klasycznie. Wielkie G, wielkie R. I to R usunę, zamienię na małe. Sprawdzam sobie. Nie mam informacji, że jest błąd w słowie. I jeszcze raz naciskam Option D. Menu wielkie litery, jeden rzecz na rzeczy polski. Wielkie P, wielkie wielkie litery, została tylko jedna rzecz polski. Menu znak niedrukowany. Idę sobie w prawo. Nieprawidłowa pisownia, pięć rzeczy na rzeczy wzór. To zostało nam też w nieprawidłowej pisowni pięć elementów, pięć rzeczy, ponieważ z tych kategorii, z tej kategorii Grunwald również nam wypadł. Okej, i jak widzicie, nie ma tutaj więcej kategorii. Mamy tylko te trzy znaki niedrukowane. Nieprawidłowa pisownia, pięć rzeczy na rzeczy. Nieprawidłowa pisownia i wielkie litery. Samo to menu, które wywołujemy Option D, tym skrótem klawiszowym możemy zamknąć sobie klawiszem Escape. Kursor tekstowy na początku tekstu. I na czym polega problem? Problem polega na tym, że ta pisownia, to sprawdzanie pisowni w wykonaniu tego dodatkowego wsparcia dla VoiceOver nadal jest dość proste i prymitywne. Ja w tekście, który tutaj macie wyświetlony, zamieściłem o wiele więcej błędów. Na przykład kropkę umieściłem po spacji. Po kropce zacząłem zdanie od dużej litery. Gdzieś umieściłem dwa przecinki, jeden po drugim. Jeszcze w innym miejscu wstawiłem zupełnie nieprzystający do niczego znak zamknięcia nawiasu. I żaden z tych błędów w tekście nie został wyłapany przez tą funkcję. Tak więc w tym momencie jest to bardzo podstawowa funkcja wspierająca nas w sprawdzaniu błędów, ale jest to zawsze więcej niż to, co mieliśmy korzystając z dotychczasowego sprawdzania błędów. A jak wyglądało dotychczasowe sprawdzanie błędów? Wyglądało bardzo prosto i mówię wam o tym, żebyście mogli sobie na szybko korzystać z tego rozwiązania. Wystarczy nacisnąć Command dwukropek. Czyli jeśli jestem w jakimś tam moim dokumencie, polu edycyjnym, naciskam Command dwukropek. Błędnie zapisany wzór. I w tym momencie wskakuje na pierwsze słowo napisane z błędem. Błędnie zapisany wzór. Król zaś dlatego. Jeśli znowu nacisnę Command dwukropek. Błędnie zapisany. Szarleński. To wskakuje na następne słowo, którego on nie zna, czyli w tym momencie akurat nazwisko. Błędnie zapisane. Rozpierski. Naciskam jeszcze raz kolejne nazwisko. Błędnie zapisane. Szumborski. Trzecie. Błędnie zapisane. Pelpina. Zaznaczone. I tu nazwa własna, czyli też błędnie nie znam. Wzór. I wzór ponownie wskakuje na słowo z błędem. Czyli zwróćcie uwagę, poruszam się tylko i wyłącznie po słowach, po błędnej pisowni. Nie mam tutaj żadnej dodatkowej informacji, jak kwestia nieprawidłowo wstawianych znaków, czy zdania na przykład rozpoczynającego się małą literą. Błędnie zapisane. Tutaj oczywiście, gdy W, Z, U. Poprawimy sobie U otwarte na U zamknięte. Z, U, Z, kreskowane. Wzór, wzór. Już mam informację o błędzie i przejdę sobie znowu Command dwukropek. Błędnie zapisane. Szarleński. Błędnie zapisane. Mam tylko nazwy własne. Błędnie zapisane. Pelpina. Błędnie zapisane. Szarleński. Ale już wzoru nie mamy. I analogicznie, jeśli wywołam sobie naszą nową funkcję Option D. Menu wielkie litery, jeden rzecz, na rzeczy polski. Menu znak niedrukowany, jeden rzecz. Menu nieprawidłowa pisownia, cztery rzeczy, na rzeczy szarleński. Wielkie, S, Z, to w nieprawidłowej pisowni mam tylko cztery błędy. Menu wielkie litery, jeden rzecz, na rzeczy polski. Wielkie, na szybko tutaj polski możemy sobie dać Enter i poprawić literkę O duże na małe O. Polski. Coś tam jeszcze było, jeszcze spacje były, tak? To dajmy znowu Option D. Menu znak niedrukowany, jeden rzecz, na rzeczy, trzy odstępy, w zdaniu. Trzy odstępy, czyli znowu Enter, przenosi mnie do trzech spacji, usuwam dwie. Michał. I znowu naciskam Option D. Menu nieprawidłowa pisownia, cztery rzeczy, na rzeczy szarleński, wielkie, S, Z, A. I zostaje nam nieprawidłowa pisownia, gdy daję strzałki w lewo lub prawo. To słyszycie
odpowiedni odgłos, który sygnalizuje nam, że innych błędów po prostu nowa funkcja sprawdzania, wykrywania błędów pisowni po prostu nie wykrywa. Jakie są wątpliwości, jeśli chodzi o działanie tej funkcji? Tutaj Agata zgłaszała w komentarzu, że jej po pierwsze ta funkcja nie wykrywa chociażby właśnie zdania rozpoczynanego małą literą, ale że od czasu do czasu anonsuje tego typu błąd. Nie wiem do końca, jak to wygląda u Agaty, że ten błąd jest anonsowany. Rozumiem, że w samym sprawdzaniu pisowni czy gramatyki. Tutaj w każdym razie są to osobne funkcje. Nie wiem, wydaje mi się, że już w mojej szufladzie na ten temat mówiłem. Jeśli nie, to dajcie znać w komentarzu. Są to funkcje, które znajdują się w edycji praktycznie każdego edytora. Gdybyście chcieli, żebym opowiedział je, omówił, jak one działają z VoiceOverem, tam są wszelkiego rodzaju funkcje sprawdzania błędów automatycznych, automatycznej poprawiania tych błędów, zastępowania pisanego tekstu i tak dalej, więc gdybyście chcieli, to mogę to omówić, zademonstrować, jak to działa z VoiceOverem. Ale w tym podstawowym zakresie, w jakim działa nowa funkcja w nowym systemie macOS Ventura, to po prostu działa ona tak, a nie inaczej, w bardzo prosty sposób. Czyli w tym momencie pozostaje nam tylko i wyłącznie trzymać kciuki, żeby możliwości wykrywania błędów tej funkcji były rozbudowywane w kolejnych wersjach systemu, tak abyśmy mieli większą kontrolę nad tekstami, z jakimi współpracujemy, czy jakie tworzymy generalnie. Tutaj, jeśli chodzi o kontrolę tekstu, warto jeszcze podkreślić dwie, czy właściwie trzy nowości, które pojawiły się w systemie macOS Ventura, a które dotyczą właśnie też anonsowania pewnych kwestii. Tutaj w szczegółowości, w ustawieniach, czyli w narzędziu VoiceOver, możecie sobie sprawdzić, czy właściwie włączyć trzy elementy, których wcześniej nie było. Pierwszy to kwestia anonsowania spacji, szczególnie spacji, które rozpoczynają i kończą wiersz, takie luźno wiszące spacje. Możemy otrzymywać informacje o ilości tych spacji i w którym miejscu się one znajdują. Możemy też otrzymać informacje o wcięciach. To jest fajny temat dla osób, które zajmują się programowaniem. I trzecia rzecz to możliwość włączenia literowania znak po znaku, tak o po prostu w pisowni. Jeśli przechodzimy sobie znak po znaku, to możemy sobie tą kwestię regulować, jeśli mamy wątpliwości, czy dobrze słyszymy znak, a tutaj część ludzi ma też problemy, chociaż między literkami M jak Maria i N jak Natalia, w tego typu sytuacjach takie dodatkowe literowanie może się przydać. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o nową funkcję sprawdzania błędów pisowni. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, uwagi, wasze wrażenia, chętnie je poznam, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach, czy to na YouTubie, czy z poziomu mojej szuflady. I to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Będziecie wtedy otrzymywać powiadomienia o nowościach w mojej szufladzie. A na dzisiaj kłaniam się nisko. Zapraszam do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady i do usłyszenia, do zobaczenia. Piotr Witek.